Środa Popielcowa, inaczej zwana Popielcem, to w Kościele katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu. Tego dnia chrześcijanie nie tylko uczestniczą we mszy świętej, ale także poszczą, bowiem w Środę Popielcową obowiązuje ścisły post. W Kościele podczas nabożeństwa kapłan posypuje głowę wiernych popiołem. Popiół symbolizuje kruchość naszego życia, to co jest przemijające, ale także też ten symbol, ten znak zwraca nasz, kieruje nasz wzrok ku niebu, ku temu co nieprzemijające. Ku życiu wiecznemu. Dla praktykującego katolika Środa Popielcowa jest początkiem przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, czyli początkiem 40-dniowego Wielkiego Postu. W Wielkim Poście przede wszystkim powinniśmy praktykować czy narzucać sobie jakieś akty pokutne. Przede wszystkim powinniśmy więcej czasu poświęcać na modlitwę, więcej czasu poświęcać właśnie Panu Bogu. Powinniśmy pomyśleć sobie właśnie nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem. Powinniśmy także podjąć sobie jakieś akty miłosierdzia tym, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia. Powinniśmy także podjąć jakieś akty umartwienia siebie samych, na przykład poprzez takie wierniejsze wypełnianie codziennych naszych obowiązków. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o poście i o wstrzemięźliwości. Czas Wielkiego Postu zakończy się niedzielą wielkanocną, która w tym roku przypada 8 kwietnia.